Pierwsza połowa lipca przyniosła nam wysokie temperatury i dużo słońca. Upalnie i słonecznie ma być również w kolejnych tygodniach, co skłoniło nas do tego, by zająć się tematem kolektorów słonecznych. Ile kosztuje instalacja tego typu urządzeń, jakie przynosi oszczędności, wreszcie czy jest to gra warta przysłowiowej świeczki? O tym wszystkim w naszym pierwszym felietonie. Popularność kolektorów słonecznych stale rośnie, a instalacje solarne można znaleźć na wielu dachach lubuskich domów. Konstrukcja nie jest skomplikowana, montaż i użytkowanie też okazują się proste, a stale podnosząca się wydajność tego typu urządzeń sprawia, że właściciele domów z roku na rok coraz chętniej decydują się zainwestować w energię odnawialną. Wzrosty sprzedaży w Polsce systemów solarnych szacuje się na poziomie 50-70% rok do roku. Jest to faktycznie dziedzina, która i urządzenia, które rozwijają się w Polsce bardzo mocno. Najlepiej tego typu urządzenia projektować na etapie budowy budynku. Do czego można wykorzystać pozyskiwaną w domach energię słoneczną? Zdaniem specjalistów w okresie od wiosny do jesieni kolektory potrafią całkowicie rozwiązać problem ogrzewania wody bieżącej. W naszych warunkach klimatycznych, nawet przy niewielkim nasłonecznieniu, nie powinno być z tym żadnych problemów. Natomiast za pomocą kolektorów znacznie trudniej będzie nam ogrzewać mieszkanie. Można tą wodę wprowadzić do systemu grzewczego, słyszałem o tego typu pomysłach, natomiast problem polega na tym, że jakby największa wydajność systemów jest w okresie wiosenno-letnim, w związku z tym tam, gdzie i tak ogrzewania nie używamy. Kolektory dzielą się na płaskie i próżniowe. Te drugie są bardziej wydajne, ale ich cena jest wyższa. Za metr kwadratowy zapłacimy średnio od 1300 do nawet 3500 zł. Kolektory płaskie są średnio dwukrotnie tańsze, ale nie absorbują tak dobrze energii słonecznej jak próżniowe. Ci, którzy mają już solary w swoich domach, zachęcają do ich instalowania, wskazując na opłacalność inwestycji. Wręcz namawiam tutaj właśnie koledzy czy znajomi, jeżeli tu przyjeżdżają do mnie i oglądają te solary, cały czas jestem za tym, żeby rzeczywiście zainwestować. Tylko że to trzeba zainwestować z początku. No, ja akurat inwestowałem 5 lat temu, gdzie jeszcze nie było, powiedzmy, tych dotacji, które są teraz. No i już myślę, że od tego roku już jestem na plus. Już mi się ta inwestycja zwróciła, a tutaj ta eksploatacja praktycznie przez te 5 lat nie kosztowała mnie w zupełności nic. Raz tylko wymieniłem cały płyn solarny, a tak poza tym maszyna chodzi super. Ta maszyna pozwala na to, że od kwietnia do praktycznie do października piec gazowy, który mam jako główne źródło zasilania, praktycznie mi się nie włącza. Ciepłą wodę mam z solarów. Powiedzmy, jeżeli tam na wiosnę czy późną jesienią podłogówka, jest taka potrzeba, żeby podłogówka się włączyła, czyli ogrzewanie podłogowe, żeby podgrzewało, również włącza mi się tylko i wyłącznie z solarów. W zakupie kolektora słonecznego można skorzystać z pomocy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Fundusz za pośrednictwem banków aż w 45% dofinansowuje tego rodzaju inwestycje. Z racji tego programu kredytobiorca może uzyskać nawet do 45% wartości kredytu od Narodowego Funduszu Środowiska w postaci dotacji. Przykładowo, zakupując kolektory słoneczne powierzchni kwadratowej 6 metrów za około 15 tysięcy złotych, może uzyskać nawet 6,5 tysiąca złotych. Jeżeli potencjalny inwestor zdecyduje się na montaż takiej instalacji solarnej u siebie na domu, wtedy zwraca się do odpowiedniego punktu czy zakładu, który zajmuje się dystrybucją takich urządzeń. Wybiera sobie sprzęt, który zostanie dla niego indywidualnie skonfigurowany. Dostaje kalkulację tego zestawu i z taką kalkulacją przychodzi, z dokumentacją techniczną, przychodzi do banku. Po złożeniu wszystkich wymaganych procedurami dokumentów i po zbadaniu jego i ocenie jego zdolności kredytowej, taki kredyt jest udzielany na 100% kosztów kwalifikowanych tej inwestycji. Przy kredytowaniu kupna kolektora trzeba jednak pamiętać o ważnych wymogach formalnych. Dofinansowanie obejmuje wyłącznie instalacje z europejskimi certyfikatami jakości. Jeśli dostawca nie legitymuje się odpowiednimi dokumentami, 45% kosztów kolektora może nie zostać nam zwrócone.